Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja mam na imię Jagoda, a Wy jesteście na kanale Twórcza i Kreatywna Mama. Zapraszam Was do obejrzenia takiego lutowego podsumowania, czyli tak zwane lutowe wyszywanki. Powiem Wam, że miesiąc luty był chyba najlepszym miesiącem, odkąd prowadzę kanał na YouTubie. To był pracowity miesiąc, były nowe rzeczy, pojawiły się nowe rzeczy, które zrobiłam. Pojawiło się bardzo dużo nowych osób. Pojawiły się rekordy krzyżykowe, także naprawdę działo się działo. Jeżeli chcecie zobaczyć co, to zapraszam Was do oglądania dalszej części filmiku. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. A zaczynamy jak zwykle od początku. Zaczynamy od tej strony. Jak widzicie, w lutym haftowałam każdego dnia. Codziennie ileś krzyżyków udało mi się zrobić. A najlepsza jest ta liczba, zobaczcie. Przybyło mi 95 nowych osób. Jak ja sobie w poprzednim podsumowaniu stycznia obliczałam, to tak stwierdziłam, że być może do listopada dobiję do 1000, ale jednak jest nikła szansa, że to będzie, może nie nikła, może będzie to o parę miesięcy szybciej. Zobaczymy, naprawdę się bardzo cieszę, że tyle nowych osób przybyło. W historii mojego prowadzenia mojego kanału to jest chyba najlepszy miesiąc. Nie wiem, czy chyba na... Tak, w grudniu jak wróciłam na macierzyńskim, bo ja zaczęłam w październiku haftować, od listopada chyba nagrywałam filmy i w grudniu miałam no 93, a tu jest 95, czyli najwięcej osób przybyło mi właśnie w lutym, odkąd wróciłam do nagrywania i prowadzenia kanału na YouTubie, więc to naprawdę jest ogromna ilość, bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo wszystkim i każdemu z osobna dziękuję, bardzo się z tego cieszę, naprawdę jesteście super. Och, i aż chce mi się nagrywać. Wcześniej to był jeden film tygodniowo, ale odkąd zaczęły te liczby rosnąć, ja jestem bardziej zmotywowana i macie praktycznie dwa filmy tygodniowo, jest to wtorek i piątek, a czasem nawet wychodzi i trzy filmy tygodniowo, bo też wrzuciłam chyba jeden w niedzielę, więc w jednym tygodniu były aż trzy filmy. Więc no, ja też zaczęłam więcej i więcej tego robić. Mam coraz mniej czasu, ale siedzę właściwie do późnych godzin wieczornych, wstaję rano. No i jest teraz 8 rano, a ja już nagrywam podsumowanko, żeby już można dalej haftować. No dobra, lecimy dalej. Moje krzyżykowe statystyki. W miesiącu lutym miałam raz, dwa, trzy, cztery. Pracowałam na pięciu pracach. Pojawiły się dwa nowe starty i jeden taki finisz malutki. No i mamy kapturka, wyhaftowałam 4794 krzyżyki, pejzaż zimowy Lukas 5811 krzyżyków, maki, wróciłam do maków w tym miesiącu, mimo że miałam wracać na wiosnę, ale troszeczkę pohaftowałam i wyhaftowałam 1512 krzyżyków. Filiżanki, nowy start, kanwas na drukiem 2906 krzyżyków, owieczka na plastikowej kanwie, 1416 krzyżyków i moja suma, wyhaftowałam 16439 krzyżyków. Już nawet sobie zamaluję, bo zapomniałam z tego wszystkiego. I jest to moja największa wyhaftowana ilość, bo ja w sumie zaczęłam od połowy jakoś poprzedniego roku sobie to notować. Ale zaraz to znajdziemy. O, tutaj. I tu miałam 10, tu miałam 3, tu było 14. Tu było 6. Czyli najwięcej, jak do tej pory, 16439. Najkrótszy miesiąc, najwięcej krzyżyków, no i jeszcze zaczęłam szyć. Pamiętajcie, że zaczęłam szyć torby i tych toreb troszeczkę uszyłam. I zanim jeszcze mi się coś udawało, było naprawdę dużo prucia, dużo przymiarek, wycinania, projektowania i to też dużo czasu mi zajęło. Więc tak. Tutaj jeszcze też nie mam
wszystko dokończone, ale wprowadziłam nową stronę w moim zeszycie hafciarskim. Jest to wyzwanie roczne Lukas. Czyli zapisałam się w lutym do wyzwania rocznego, mimo że to jest luty, ale mogłam się jeszcze zapisać. I moim zadaniem te wyzwanie polega na tym, że co tydzień muszę robić tą samą ilość krzyżyków, a jak ja podzieliłam tę całą ilość krzyżyków z pracy na te tygodnie, które zostały od lutego, wyszło mi, że tygodniowo muszę wyhaftować 1783 krzyżyki. I za każdym razem, jak sobie wyhaftuję tą ilość w tygodniu, to sobie maluję jedno kółeczko. Teraz powinnam jeszcze zamalować 7 i 8, czyli jeszcze te dwa kółeczka. Czyli to. To jeszcze bardziej motywuje do haftowania, bo trzeba się wyrobić w czasie. Więc ta dodatkowa strona mi doszła, no i mam większą motywację, żeby haftować i na tym Lukasie naprawdę dużo mi przybywa i mam pewność, że ja go w tym roku zakończę. Taką mam nadzieję, bo poprzedni tydzień myślałam, że się nie wyrobię, bo na ostatnią chwilę jeszcze w sobotę do wieczornych godzin haftowałam, żeby zrobić jednak te krzyżyki, bo też no, pojawiło się to szycie, chciałam tam coś dokończyć i no i brakło mi czasu i trzeba było siedzieć i nadrabiać. Kolejna rzecz, do której się zapisałam na innej grupie na Facebooku, jest bitwa na krzyżyki. Czyli po zakończeniu każdego miesiąca wpisujemy w komentarzach pod postem, ile krzyżyków nam się udało wyhaftować. No i te osoby, co tam się wcześniej zgłaszały, są uwzględniane w tabeli w Excelu i tam pani sobie to wpisuje i wtedy układają się miejsca, kto jakie miejsce zdobył. Tych osób nie pamiętam, ile jest, ale jest naprawdę bardzo dużo osób się zgłosiło. No i ja w styczniu miałam 28 miejsce, bo to dopiero w styczniu ruszyło i tam było troszkę opóźnienie. A w lutym jeszcze nie wiem, podałam swoją ilość krzyżyków i chyba 2 czy 3 marca będą 3 marca wyniki. No ale ja 3 marca już publikuję film, bo to jest piątek, więc nie wiem, czy zdążę. Ewentualnie mogę Wam wpisać w komentarzu, które miejsce zajęłam. I powiem Wam, że w styczniu to nie było to takie ostatnie miejsce, to było tak bliżej początku. Bo naprawdę tam sporo osób się zgłaszało, ale w lutym zobaczę, ile, które będzie miejsce na ile osób. No dobra, to. Teraz przejdziemy do projektów. Muszę się cofnąć do 2, bo zaczęte w tamtym roku. Dobra, mamy kapturka. Właśnie kapturek na tym, że ja biorę udział w wyzwaniu rocznym, ucierpiał trochę. No bo no nie mam kiedy przy nim siąść. Na początku lutego troszeczkę posiedziałam. No i tak, no nie jest to mało krzyżyków, nie jest to strasznie dużo, ale trochę przybyło. Haftowałam 7 ddni, przybyło 4794 krzyżyki. Na ten moment mam 4,84% i moja największa ilość wyhaftowana w jednym dniu to 1013, czyli to jest mój rekord życiowy, odkąd zaczęłam liczyć ilość wyhaftowanych krzyżyków. To był rekord dzienny, 1013 krzyżyków. Wcześniej na żabach też miałam chyba 1002, ale to było w tamtym roku. W tym roku to jest mój rekordzik i rekordzik życiowy, bo więcej mi się nie udało wyhaftować jeszcze. No i Lukasik, luty. 13 dni wyhaftowałam 5811 krzyżyków. Na tą chwilę mam 16,66% i największa liczba 628. I w Lukasie jest tak, że ja już nie gonię, żeby mieć nie wiadomo jak dużo krzyżyków jednego dnia, tylko staram się, żeby w tygodniu spełnić tą normę i wyhaftować 1783 krzyżyki. No to o Lukasie chyba to wszystko i przejdźmy dalej. Nowe sterciki, czerwone filiżanki. Zaznaczyłam sobie zrobiłam sobie taką inną tabelkę, bo wpisałam sobie ilość kolorów i przy każdym kolorze, który wyhaftowałam, sobie wpisuję ile krzyżyków danego koloru. No i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyhaftowanych kolorów. Tu
Tu nie zapisałam ile, ale ja już Wam wcześniej mówiłam, ile było na filiżankach. 2906 krzyżyków. I ja te filiżanki zazwyczaj haftuję. Haftowałam, jak musiałam siedzieć przy małej, żeby zasnęła. Brałam sobie wtedy lampę na szyję i sobie haftowałam, ale powiem Wam, że od chyba 3-4 dni już mogę sobie siedzieć w bujanym fotelu sama z zapaloną lampką, a mała sobie w łóżeczku leży, ja jej tylko śpiewam i już nie muszę siedzieć obok niej. No i naprawdę też są postępy u niej. Bardzo, bardzo zauważyłam, jak się moja córka rozwija szybko, jak już mówi zdaniami. Ostatnio powiedziała, jak rozmawiała z dziadkiem, zsiadłem lekko na obiadek. Zobaczcie, ile słów powiedziała, a nie ma jeszcze 2 lat. W kwietniu dopiero skończy, w drugiej połowie kwietnia skończy 2 lata. A mówi już zdaniami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I naprawdę czasem coś takiego powie, że aż łza się wokół zakręci. No, macierzyństwo jest piękne, co Wam będę mówić. I kolejny start, ale o tym też będzie osobny filmik. To jest wielkanocna zabawa. Tutaj nie będę się rozwodziła. Zaczęłam 25 lutego, skończyłam 27 lutego. O tym jest osobny filmik i prawdopodobnie będzie on następny po podsumowaniu, chyba że coś mi się jeszcze zmieni. No jeżeli chodzi o zeszyt hafciarski, to by było na tyle. Zapraszam Was do części tej takiej pokazowej. Jeżeli macie ochotę dalej, to pokażę, jak wyglądają moje prace na tą chwilę. Oczywiście zapraszam Was do postawienia mi wirtualnej kawy, jeżeli filmiki Wam się podobają. No i co? Przechodzimy dalej. I teraz pokażę, jak wyglądają moje prace w praktyce, czyli jak wyglądają moje hafty. Zacznę od tej owieczki. O niej będzie osobny film, więc tylko Wam pokazuję, jak ona wygląda. Haftowałam na kanwie plastikowej. Jest backstitch. No i tył podklejony, przyszyty filc. Nie jest może tak fajnie dokładnie przyszyte, ale już się spieszyłam naprawdę i chciałam, żeby to szybko zrobić. O tym będzie osobno powiedziane, bo specjalnie nagrywałam, nawet jak haftuję na plastikowej kanwie, więc tak wygląda mój start i finish w lutym. Kolejny obrazek to filiżanki. No tutaj troszeczkę przybyło. Ja, jak wcześniej Wam pokazywałam, zapisywałam sobie tylko, jaki kolor haftowałam i ile on ma krzyżyków. Tak wygląda tył mojej pracy. Jest to start w miesiącu lutym. Myślałam, że skończę w lutym, ale było tyle tego do zrobienia, że nie zdążyłam po prostu. No i tak to wygląda. Następną pracą są maki. Tutaj też za dużo nie pohaftowałam. Ale jak widzicie, mało brakuje, pięknie wyglądają, ładne kolory. Troszeczkę są wygniecione, bo były złożone na tamborku. Nawet sobie doszyłam jeszcze dodatkowo materiał, żeby tutaj złapać. No i dosłownie taki kawałeczek mi został tutaj zaznaczony do wyhaftowania. Więc no naprawdę już mało zostało. Mam nadzieję, że w marcu już je zakończę. Może trochę nad nimi posiedzę, żeby je jednak dokończyć. No i tak wyglądają maki. O kapturku już ostatnio mówiłam, nawet z Wami pohaftowałam i okazało się, że hitem było moje stwierdzenie, mój zwrot bezmyślne haftowanie. Nawet się nie spodziewałam, że tylu osobom się to spodoba. Ja po prostu nigdzie tego nie słyszałam, tak sobie wymyśliłam, tak po prostu sobie palnęłam, bo ja nigdy się nie przygotowuję jakoś do nagrywania filmów. Zawsze lecę na żywioł, nie mam jakiejś listy, nie czytam z kartki. Po prostu tak mi się fajnie jakoś powiedziało, że są to obszary bezmyślnego haftowania. Jak chcecie, możecie sobie używać tego zwrotu. Ja to jakoś nie chcę mieć dla siebie to tylko. Ale byłoby mi miło, gdybyście tam w jakichś swoich filmach o tym wspomnieli. No bo to jednak chyba będzie hicior w świecie hafciarskim, ten zwrot. Mam nadzieję, że się przyjmie, byłoby mi bardzo miło.
No i kapturek tyle. Jakoś ostatnio nie mam czasu na nim haftować, bo gonię inne rzeczy. No i na koniec zostawiłam chyba to, co na wszyscy najbardziej czekają. Czyli Lukas. Tak się prezentuje. Lukas idzie bardzo szybko, ponieważ biorę udział w wyzwaniu rocznym. W lutym się zapisałam. Przybyło mi tutaj sporo nieba. Już jest to słoneczko. Widać słoneczko. Troszeczkę tutaj już drzewek. Tutaj też powypełniałam gdzieniegdzie. No i bardzo się staram, żeby w tym tygodniu zrobić tą normę i wyhaftować tą zalecaną ilość krzyżyków. Nie wiem, czy Wam będę o tym mówiła w innym filmie. Może jeszcze jak coś będę haftowała kiedyś z Wami, bo zauważyłam, że też podobają Wam się filmy, gdzie razem haftujemy. Ale może tak pokrótce Wam powiem. Wyzwanie roczne polegało na tym, że dzielimy rok na tygodnie, na 50, czy się, no 52 tygodnie w roku i na każdy tydzień sobie obliczamy, jaka ilość krzyżyków jest do wykonania, tak żeby ten obrazek wyhaftować do końca roku. Czyli ja startowałam w lutym, więc ja to inaczej dzieliłam i ja mam tygodniowo do wyhaftowania 1783 krzyżyki do zrobienia. No i teraz, jak się pojawiło jeszcze szycie toreb, to tego czasu jest mniej, ale mimo wszystko, jak widzieliście na samym początku, udało mi się pobić rekord życiowy, rekord krzyżykowy w jednym dniu i rekord krzyżykowy miesięczny. I jeszcze szyłam dosyć sporo. Nawet wczoraj sobie jeszcze przygotowałam na dzisiaj, żeby sobie jakieś torby poszyć. No, także dzieje się, dzieje się. No, Lukas mi się naprawdę bardzo podoba. Te kolory. Jeszcze Wam bliżej pokażę, żebyście dobrze widzieli. No, sami powiedzcie. Może jeszcze jakiś filmik Wam nagram, jak haftuję, to będzie można sobie więcej. Specjalnie pościągałam ochraniacze, bo miałam tu ochraniacze pozakładane, bo jeszcze sobie robiłam zdjęcia na koniec miesiąca, bo sobie takie zdjęcia gromadzę, co miesiąc robię. I później sobie będę robiła jakieś z tego prezentację, może zobaczymy. No, fajnie, fajnie. Specjalnie rano nagrywam, bo dopiero jest 8 rano. Może po 8 wstałam. Mama mnie obudziła, mama zrób mi mleko. Mówię, dobra, jest fajne światło, to idę coś ponagrywać. No i tak to wszystko wygląda. Dziś już zaczynam nowy starcik, więc to na razie sobie będzie leżało i czekało na lepsze czasy. Na pewno będę robiła Lukasa. No, chcę popracować właśnie nad tymi makami, żeby może coś podgonić. Może w tym miesiącu, jednak w miesiącu marcu, może uda się mi je skończyć. No, ale to bym musiała bardzo przysiąść. Nie wiem, zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo zawsze ja coś powiem, że coś zrobię i tego nie zrobię. No, ale chociaż owieczkę mi się udało zrobić, fajnie wyszła. O tym też będzie osobny filmik, może już następny będzie o owieczce, zobaczę, bo już mam wszystko nagrane, tylko trzeba zmontować. Och, w tle mój ulubiony kolor tulipanów. Właściwie teraz do każdego filmu, który nagrywam, daję te tulipany, póki jeszcze żyją. Ładnie, ładnie się prezentują, no uwielbiam żółty kolor. Nawet sobie sama kupiłam, bo na męża oczywiście nie ma co liczyć. No dobra, ale może może coś dostanę na Dzień Kobiet, zobaczymy. A, tu jeszcze zapomniałam Wam pokazać. Mój mąż wymyślił takie logo. Ja oczywiście to narysowałam krzywo. I w tym logo są zawarte wszystkie cztery litery mojego niku, mojej nazwy, czyli twórcza i kreatywna mama. Tutaj mamy T, I, K i tu jest M. Fajnie to wymyślił. Narysował sobie to w pracy jakimś markerem na jakimś metalu i mi wysłał, pokazał. Ja może kiedyś to też będę chciała wyhaftować jakoś. Tu mi jeszcze mąż podpowiedział, że zamiast tej kropeczki nad i można by było jakiegoś bobaska wstawić, żeby tak się wiązało z tym wszystkim. No ale fajnie to wymyślił. Będę miała jakieś takie swoje logo. Będę musiała to jeszcze opracować jakoś graficznie, żeby to miało ręce i nogi. No i bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak wy sądzicie, co sądzicie o tym logo, piszcie mi w komentarzach. To by było chyba wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że Was w tym miesiącu tyle przybyło. Miesiąc luty jest naprawdę dla mnie szałowy.
Ja w ogóle się tak cieszę, nie mogę przez to spać. Cały czas jestem taka pobudzona, radosna, że tyle mam nowych osób, że tyle mi subskrypcji właśnie przybyło, że udało mi się wyhaftować taką dużą ilość krzyżyków. No, wszystko, wszystko. No, brak słów, naprawdę. Bardzo się cieszę, że się moje filmy podobają, że mam tak dużo komentarzy. Jak patrzę pod różną tematyką filmów, niekoniecznie z haftem związanych, to tam są po dwa, trzy komentarze, a ja mam ich naprawdę bardzo dużo, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście pamiętajcie o rozdaniu. Do rozdania jest zestaw, torba i ochraniacz. Już parę osób się zgłosiło, więc torba czeka. Za 2 tygodnie będzie losowanie, więc no, trzymam za każdego kciuki. A i jeszcze jedno, dziękuję też osobom, które postawiły mi wirtualną kawę. Co prawda, dopiero w lutym to ruszyło, a tą wirtualną kawę mam już od dawna, więc widocznie filmy z szyciem Wam przypadły do gustu i chyba dzięki nim też stawiacie mi te kawy. Już troszeczkę się nazbierało, więc ja na pewno za to coś kupię do haftu. I na pewno będzie to coś nowego, co będę chciała Wam pokazać, żeby było urozmaicenie. No to by było chyba wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, jak Wam się podobało moje podsumowanie miesiąca. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Pa!